Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w grze Kingdom of the Dead. Jest to gra survival horror, w której w sumie wszystkie te grafiki, które widzicie, są rysowane ręcznie. Ręcznie rysowane i właśnie to w tej grze mnie urzekło. Ponadto gra jest w języku polskim, co jest bardzo, ale to bardzo zdziwiające, bo coraz mniej gier wychodzi w języku polskim. Wtedy było ich znacznie więcej, aczkolwiek teraz wszystkie nawet gry typu nowelki i tak dalej są w języku angielskim, a powiem wam szczerze, że ja w tej chwili nawet nie mam czasu na tłumaczenie czegoś takiego, więc po prostu bez zbędnego przedłużania zobaczmy sobie, co oferuje Kingdom. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z wojny toczonej przeciwko umarłym. Może to i lepiej. Nie mnie o tym decydować. Biuro przez wieki zmieniało nazwę, ale nasza misja nigdy się nie zmieniła. Powstrzymać ich. Dziękuję, agencie. To będzie długa noc. Czas brać się do roboty. Słyszę deszcz. Rdza naprawdę potrafi zmniejszyć wartość niejednej rzeczy, przyjacielu. Nie wyrzucę cię z powrotem do otchłani jedynie dlatego, że pomagasz w misji biura. Ale na koń, partnerze. O, i widzę, że już w tej chwili możemy kontynuować sami. Dobra, mam tu jakąś latarkę, nic, 0-0. Zobaczmy sobie w opcje. Dobra, WSAD, lewy, prawy, alternatywny atak, shift, space, control i następna broń. Czyli mamy jednak bez latarki. Dobra, gdzie mamy iść? Tędy? Nie? Tu? Muszę mam założyć płaszcz. No nic, 0-0. O, dobra, mamy. Nowe misje. Znajdź i zniszcz bramę. Normalny opór nieumarłych. Otrzymujemy mnóstwo zgłoszeń o nocnych paranormalnych incydentach, których źródłem jest opuszczona posiadłość Ruggles and Moors na obrzeżach miasta. Morse był znany z zainteresowania okultyzmem przed swoim zniknięciem. Moim zdaniem to miejsce bardzo nadaje się na bramę. Należy je znaleźć i zniszczyć. Agencie, zachowaj wyjątkową ostrożność. Dobra. Zobaczmy, co to oferuje. Powiem wam, że bardzo ładna jest ta gra. Posiadłość. Nie wiem, czy nie będzie za ciemno. Obszerna posiadłość otworzył tutaj wrota do zaświatu. Mamy mało czasu. Mogę je zamknąć, ale musisz mnie tam zabrać. Wciąż jestem sceptykiem w kwestii słuchania podpowiedzi godającego miecza. A masz jakiś inny wybór? Planujesz go zastrzelić? Wysadzić w powietrze? Potrzebujesz mnie. Czy ci się to podoba, czy nie? Nie podoba, ale jakoś sobie poradzę. Ile tam było szczurów? Dobra. To jest celowanie. O Jezu. Mało pocisków, ale jak to walić mieczem? O kurde, to jest miecz. Dobra. O kurde. Pyk. Dobra. Jak się tutaj z wami walczy? To jakieś znajdźki? Są znajdźki. Trochę jak w Doomie. Ale serio, jest ciemnawo. Serio, jest ciemnawo. Czyli kółkiem mamy atak poziomy. Mamy TNT. Dobra, chodź tu gnoju. Ja muszę zobaczyć, jak się walczy mieczem. Dobra, tak się robi odskok. Pyk. No dobra, z wami to się jednak walczy bronią. Hej, ciekawe. Ale ten miecz mnie intryguje, bo myślałem, że on będzie lepszy. Więcej pomiotów?
Ktoś tam strzela? O kurde, tam ktoś strzela. Headshot. By się fajnie grało na VR-ku, wiecie? To by się fajnie grało na VR-ku. Myślę, że z tego będzie u nas ze 2-3 odcinki maksymalnie. O, czyli miecz coś jednak robi. Mieczek coś robi. Widzę, że coś się ładuje na tym mieczu. Chyba amunicja była. Tak, 38 pocisków. Robię taki research szybki, żeby tutaj zbytnie nie przedłużyć, ale... Widzę, że mamy 2,5 serca. I raz już na coś musiało walnąć. Padaj na bambus. Trochę będę miał problemy z tym sterowaniem, bo ja nie jestem jakoś takim dobrym graczem w FPS-y. Spójrz to. Kurde, nie wiedziałem co to było. Czemu on miał TNT na sobie? Bez. Dobra. Opa. My się leczymy chyba za pomocą tego, co? Nasz miecz chyba poczuł krew. Nie wiem co on robi. O, dwa serduszka. Raczej pół serduszka. Dobra, tam musimy iść, więc oczywiście ja, jak to ja, pójdę w bok. Dobra. Full HP-ki mamy. Czy to jest zapis gry? Ano. Chyba tak. No serio, takie sterowanie trochę jak w Doomie. Ciemnek w tyłku, nic nie widzę. Czekajcie, czyta się. Mi delikatnie. Tu kolory. O, softer. Ty jesteś magiem? Czym ty jesteś, gnoju? Tu się nie da wejść. Bon. Jeśli wymaga jak skrócić dupę autostrada. U, tam coś jest. Jest serduszko, tak. Dodatkowe serduszko, czyli mam już 4 HP. Powiem wam, że w tej chwili no shooter jak shooter. Bez rewelacji. Ale tu heady poleciały. Nowa broń. Oż ty, no bez jaj, tak bez spostrzeżenia. To jest dwuruka, która strzela na raz tymi pociskami, czy jak? Ej, ale to było niemiłe i chamskie. Tak się nie robi, przyjaciele, tak się nie robi. Nie wejdę. Oczywiście muszę sobie życie utrudniać, bo ja bym inaczej nie umiał. Czym ty jesteś? Już uleczyłem cię? Idziesz sobie, to idź. Dobra, nie było tematu. Kolejna ammo. To co to jest? To jest nic. Kolejny heal. Ja czegoś nie znalazłem. Wiem, że to może być jeszcze to. A no jednak było, kurde, ale mnie ta gra zaskoczyła. No, nie ma gnoju. Cały czas mi się chce R klikać, żeby przeładować, ale to nie w tej grze. To nie w tej grze. Niech na bunny hopach, kurde, no.
No ale serio, no normalnie jak w Doomie. Opa. Te dźwięki są piekielne. Jeszcze jeden? Hehe, jestem coraz lepszy w tą grę. Tam coś idzie dużego? To kundle, o, burek. No i co, kurwa? Paniaczku. Zobaczmy sobie alternatywny atak. No, takie... Takie jest 2 na 10, bym powiedział. Z ciebie nie wyleci? Mogę cię pociąć? Nie mogę cię pociąć. Dobra, tam już nic nie było. Mierdzi mi to z sekretami. Ale chyba nie. W ogóle przepraszam was, że ten odcinek leci dzisiaj dopiero o 18. Ale powiem wam szczerze, że jakoś tak wyszło, że nie zrobiłem sobie odcinka dodatkowego. Ten mój zapas i misterny plan poszedł w cholerę, niestety. Więc dzisiaj mieliście o 14 Dying Light, a to powinien być 18, a to będzie 18. O ile zdążę wyrenderować, ale powinienem zdążyć. W ogóle to teraz ten kanał zaniedbałem. Niby nadal odcinki są non-stop. Ale tak powiem wam szczerze, robiłem te odcinki trochę na szybko. Z tego też mogłem. Trochę się pogubiłem, wiecie? Ale dobra, chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Opa. Coś do mnie strzelało, no właśnie. Headshot. Jakie tam mam wejść? Nie wejdę. Może i wejdę? Kurde, nie wejdę chyba. No dajcie mi tam wejść. A, dobra. Jebał pies tą amunicję. Nexty. Daszory! Nie! Nie lubię jednostek latających, nigdy ich nie lubiłem. Won! Gnoje. Byk. Tylko chyba sobie wysadziłem... A nie, wlazłem w ogień. Nie było tematu. Nie było tematu, ale użyłem widocznie też... Co to było? Co to wywaliło? Tam jest amunicja i chyba będzie nowa broń, bo jest nowy typ amunicji. Ej. Pow! No to idę po ammo. Leżysz? Serio, nienawidzę ptaków. To nie pod względem takich ptaków, tylko w horrorach i ogólnie w takich grach. Nienawidzę w ogóle jednostek latujących. A przynajmniej przeciwników latających. Nic nie ma. Tam jakieś ammo jeszcze było. Oczywiście je wezmę. Nie wiem jeszcze trochę nawet jak ta gra się zachowa po zakończeniu misji, to prawda. Nie wiem czy te broni nam zostają, czy musimy je non-stop znajdywać. Jak powiedziałem, gram z wami po prostu taki live reaction. Dobra, przejdźmy się tu. A ty jeszcze tu byłeś, kiciuś. No witam pana. O! Spadaj. Tam uciekaj sobie. Proszę się od... Pierdzielić. Ja wolę jednak te dwie bronie. Rewolwer i miecz to jest spoko. To jest spoko. Odejdź, a wybaczę to najście. Robak zdobywca, uwaga. Już
czyżby boss? Dobra. Chyba to boli? Tak bym powiedział nie. Baniko! Opa! Opa! Pyk! 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 Nice to weak! Przyjacielu, jak ci walnę, to w ryj. Easy! O kurde, zużyłem moc przypadkowo. No trudno. Ale to było easy. 1, 2, 3 też działa, ojej, to dobrze. Dało się ogarnąć, żeby go pysk walić, ale widać, że to było od cholery pięty. Masa amunicji, nie wiem, czy to jest jakiś max amunicji, mam nadzieję, że nie. Bo nie lubię w grach, jak coś marnuje. Pole komikować i mieć. Dobra, wchodzimy w dół. Aha, czyli... Dobra, jest damage od upadków. Jest damage od upadków. O, jesteśmy w posiadłości. I to był tylko jakiś... worek. Podać. Won. 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 Gnoje. Fontanna krwi. O, to jest otwarte. Witam. Aha, to nie jest otwarte. Toż to fake był. Ale jeszcze tutaj sprawdzę. I tam widzę skrzynię po lewo. To też nie jest otwarte. Bunny hopem, bunny hopem. W sumie to nie bunny hopem, bo to bunny hop nie jest. Nie chciałem tego. Dobra, uciekaj. Kim dobry, uciekaj. O Jezu, to był ten mobek. To był ten mobek. Ale się wydygałem. Te mobki nie są za zbytnio trudne. Pamiętacie, co mówiłem na początku? O ty, gołganie. Dobra, nie macie. Trochę jak Dante w DMC. Trochę jak Dante w DMC. Więcej dynamitu. Gdzie ty mnie tu próbujesz? Gdzie ty mnie tu, chłopie, próbujesz? Won. Tych strzelających podarców było. Rivik. Czyżby to jest ta miejscówka? Strzelający. Dobra, ich już nie ma. Nie, tu widzę więcej skrzyni. Cóż to jest? Teraz nie wiem, czy to jest jakiś secret. I się kolegi pozbyliśmy. Cały czas mamy nowy typ amunicji, a nie mamy broń. O, wilku, mowa. Winchesterek. Mnie tak mi się wydaje, że to Winchesterek. Tak się nie da.
Tak się też nie da. Dobra, tam nie wejdziemy. Nie ma opcji. Ja w ogóle wspominam, że to jest celowanie. Wow, ale to ma pierdyknięcie. Już to lubię. Lubię tą broń. Lubię tą broń. To bardzo ją lubię. Juhu! Panie. Kurde, ile kundli. Dźwięki są takie creepy. Hellhoundy te srane, no. Au. Boom. Prawie jak headshot. Coś zostało? Jak się jeszcze pamięta, czy nie? Chyba nie. Dobra, uciekaj, Grejku. Czy to jest minigun? Czy to jest minigun? To jest minigun. No tak, już znaleźliśmy w sumie dwa nowe typy amunicji. No proszę cię, aż tyle healów mi dajecie. Ammo to może tak, ale... Czyli zbliżamy się chyba do końca misji. O kurde, ale to ma walne idzie. Wow. Wow, wow, wow. To jest fajne. To jest fajniutkie. I wiecie co, moi drodzy, zrobimy sobie taką jedną misję na odcinek. Zrobimy sobie jedną misję na odcineczek. Czy jeszcze muszę zobaczyć mniej więcej, jak te misje wyglądają i ile trwają, więc na razie... O ile dojdziemy do końca, nawet jeżeli to będzie ten trwało, nie wiem, 25 minut, to sobie tak zakończymy. A jeżeli będą dłuższe, to pewnie zrobimy sobie to w odcinkach. No ale to się jeszcze okaże. O ile ta w ogóle gra się przyjmie, bo ja też o tym nie wiem. Jaki fajny piesio. Gdzie jest przejście? Tu nie ma. Dobra, sejwik. Nie mówiłem, że mi się Winchester podoba. No i to chyba jest ostatnie. Nie. Nie. O, ale mi się spieprzył. Ja panocku trzeba rozwalić. Nie wiem, jak ja tu zleciałem i jak się teraz uratować. Umieram. Zobaczcie pierwszą śmierć w tej grze. Zobaczycie pierwszą śmierć w tej grze. Dobra, shit, here we go again. Spieprzyłem tutaj, no. Nie sądziłem, że to będzie takie delikatne. Tak, tak będziemy szli normalnie. My jesteśmy tyle... Całą amunicję straciłem! A bez jaj! Ta gra każe. No właśnie mi się odechciało. Ale jestem zły. Kurde, mendo jedna. Da się muszku zasrany, no. Zabiły mnie demony, zabił mnie upadek. Zabił mnie upadek. Rozumiem, że tu też coś może być. Ogólnie musimy zejść jeszcze niżej. Czy ja wtedy tak bardzo zleciałem?
Ej, chyba tak. Czekajcie, bo potem już tutaj nie wejdziemy. Jak ja mam to zrobić? Ja tędy nie wejdę. Dobra, spróbujmy tak. Nie ma opcji, nie wejdę tam. No i chyba jesteśmy bez żyćko. Wystarczy, ja wejdę w to. Ale jestem menda. Nie ogarnąłem tego, dobra. No trudno. To mamy jedno serduszko mniej. Mamy jedno serduszko mniej, niestety. No ale to pierwsza misja, więc tym razem jestem, mam nadzieję, przygotowany. Let's see. No mówię, że ptaszorów to ja nienawidzę. Pyk. Opa! Ptasi muszku zesrany, no. Jeszcze jedno? Hej, gnoje. A, żeś był przygotowany? Wrócę po ciebie. Wróć. Please come again. No, pozwól to. Rozwalamy to i schodzimy na dół. Mam nadzieję, że zamkniemy teraz tą bramę. Chyba, że to jest takie długie. Jejku, myślałem, że to będzie krótsze. Na pierwszą misję? Mamy szansę, użyj mnie do roztrzaskania tej przeklętej czaszki. Opa. Gotowe. Szybko ruszajmy na górę, zanim wszystko się na nas zawali. Dobra, lecimy. Myślę, że to będzie winda. Nie? To nie winda. No, nie mam kontroli nad postacią. Dobra, już mam. To jedna brama. Nie ma co świętować. Obawiam się, że to zaledwie prolog dla śmierci. Cóż, nie przegapmy zatem odpadnięcia kolejnej. Czas 3 minuty 25? Niemożliwe. Tylko, że na śmierć jedno. Kurde, no. No, myślałem, że mi się uda. Dobra, następna misja, która tutaj będzie, to już mamy zrobioną, tylko... A, bo tu jest kilka... Tak, kilka map, w tej chwili mamy posiadłość, kryptę i fabrykę. Czyli co, musimy ukończyć całą posiadłość dopiero wtedy, mamy w sumie 3 poziomy trudności. No dobra, ogarniemy to. Znajdź i zabezpiecz akt notarialny posiadłości. Chcemy przejąć kontrolę nad tą problematyczną nieruchomością. No dobra. Dobra, moi drodzy, ale to był taki pierwszy odcineczek w sumie z tego. Zobaczymy, jak przyjmie się Kingdom of the Dead. Więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie albo we wstawce, która była przed sekundą. Trzymajcie się. Hej.